W Warszawie wybija 18, dzień dobry, to jest główne wydanie programu informacyjnego Zepniosy. Jestem Mirek Gorzdarski. Zapraszam na główne wydanie. Dzisiaj jest wtorek, 23 sierpnia. A oto co dzisiaj w wydaniu. Na antenę Pistacja TVHD po długim czasie powrócił program Wyciągnięte z archiwum Bartka TVHD. Wkrótce Zlink z TV ma wrócić po kolejnej przerwie związanej z niewrzucaniem nowych filmów. Kiedy filmy będą się pojawiały, o tym powiemy. Początek jesieni i kolejne programy w tym TV. Jakie to będą, o tym powiemy w tym wydaniu. Doczekaliśmy się. Na antenę Pistacji TVHD wrócił program Wyciągnięty z archiwum Bartka TVHD, w którym pokazywano filmy stworzone przez Bartka TVHD, który w dość dziwny sposób tworzył swój projekt telewizyjny. Z naszej perspektywy Bartek TVHD jedynie kopiował pomysły od innych i w sumie nie miał pomysłu na swój content. Pierwszą edycję programu wyemitowano w czerwcu 2020 roku na antenie Maciek TVHD. Wkrótce Zetelnik z TV ma wrócić po kolejnej przerwie związanej z niewrzucaniem nowych filmów. Tak jak kiedyś, w czasie roku szkolnego filmy mają się pojawiać w weekendy. Na kanale też pojawi się nowa oprawa graficzna. A programy na ten moment nie są na razie znane, które będą emitowane na kanale Zetelnik z TV. Na ten moment nie znamy ramówki. A jesienią na antenę Temek TV z okazji jesieni trafią nowe programy, takie jak Świat Według Kiepskich, Ninja Warrior Polska i Poranek z Temek TV. Inne programy, które pojawią się tą jesienią, dla nas niestety są nieznane. Na kanale Zapytania trwa Zap News. Oto co Państwo zobaczą po krótkiej przerwie reklamowej. SGTV 25 sierpnia zmieni swoją oprawę graficzną. Wraz z tym dniem Serek Media S.A. zmieni nazwę na SGTV Group S.A. Jaka będzie zmiana? O tym powiemy. 1 września TV Box HD zmieni swoją oprawę graficzną. Jak będzie wyglądać? Jaką będzie miała muzykę? O tym powiemy. Dwa losowania wracają. Zabnie Lotto i Zotto Lotto. Na jakich kanałach będą emitowane? O tym powiemy. Jak mam to nazwać? Weź mnie nie pytaj, a cały, bo w głowie miazga. Co jeśli to szansa? Lala, czy wiesz, że jeśli to czas nasz, musimy działać. Słuchaj, oglądaj i szeruj koncerty Sobla, bo teraz w Play na kartę korzystasz z social mediów bez utraty gigabajtów. A na start dostajesz aż 100 giga. Włącz w aplikacji Play 24, bo w Play płacisz mniej. Play. Żywiec Zdrój Mocny Gaz przedstawia. Ale upał. Może chcesz jakiś napój? Co ty wiesz o rzeźbieniu? Już tylko chwilę. O sobie tylko tyle. Moc orzeźwienia, zero słodzenia.
Kontynuujemy wydanie ZEP News, jestem Jarek Łożdarski, zapraszam. Już 25 sierpnia, dokładnie w czwartek, SGTV zmienia swoją oprawę graficzną. Twórcą jest sam Serek Bożdarski. Wraz z zmianą oprawy SGTV, spółka Serek Media S.A. zostanie przemianowana w SGTV Group S.A. A twórca kanału TV Box HD zmienia oprawę graficzną TV Box HD już 1 września. 28 sierpnia na antenę ZEP Media TV wraca ZEP Media Lotto Outwest, a 29 sierpnia ZOTO Lotto. Oprawa ZEP Media Lotto zostanie taka sama, czyli ta, która obowiązywała od 2021 roku. A ZOTO Lotto zmieni swoją oprawę i będzie obowiązywała oprawa, która była stworzona w 2019 roku. Będzie to tak zwany remake, z naszej perspektywy. Losowanie te będą emitowane na antenie telewizji ZEP Media TV, ZEP TV 2 oraz ZEP TV 4. Powtórki natomiast będą na ZAP TV 3. Kolejne newsy. 29 sierpnia ZAP TV 2 zmienia swoją oprawę graficzną. Twórca tej oprawy jest sam twórca telewizji ZAP Media, Jarek Bożdarski. Około tydzień temu oprawa ta miała zostać poddana liftingowi, jednak pracę tę odrzucono. Poprzednia oprawa telewizji ZAP TV 2 trzymała się na antenie przez prawie 2 lata. 22 sierpnia swoją oprawę zmieniło ZAP TV 3. Teraz nieoficjalna nazwa tego kanału to ZAP Media 3. Oprawa została stworzona przez tego samego twórcę ZAP Media, czyli Minera Obieka Bożdarskiego. Oprawa ta dodatkowo została pozytywnie oceniona przez Kondro Group. 21 sierpnia została założona spółka medialna o nazwie AE Studios. Będzie ona w 100% odpowiedzialna za rozrywkową telewizję fikcyjną AE oraz za przyrodniczo pogodową telewizję o nazwie NatureSat. Spółka będzie również zajmować się produkcją seriali, a AE Studios będzie ściśle współpracować z Kondro Group. Po 2 latach wrócił kanał spółki Miksownik Media. Będzie to wszystko związane z tą spółką oraz wszystko związane ze stacją Miksownik TV oraz kanałami tematycznymi. Planowany jest również slogan tejże spółki. Kiedy zadebiutuje, na ten moment dla nas nie wiadomo. I w tym długim z naszej perspektywy wydaniu to już wszystko. Następne wydanie już jutro o godzinie 6 rano o 22.30 Zapis Plus. Dziękuję wszystkim, do widzenia. W nocy popada w Poznaniu i Rzeszowie. W pozostałych miastach będą chmury. Dodatkowo burza popada m.in. w Bydgoszczy, w Warszawie, Białymstoku i Suwałkach. Nie będzie żadnych chmur. Najcieplej będzie w Warszawie 20 stopni, a w Zakopanem 12. Jutro natomiast będzie ciepło w Gorzowie Wielkopolskim, w Opolu, Zakopanem, Krakowie i Rzeszowie. I Łodzi będzie burza. Najcieplej będzie w Olsztynie, w Olsztynie, Białymstoku, Lublinie, Rzeszowie i Warszawie. Termometry będą wskazywały po 32 i 33 stopnie.